Państwu. Witam w Domu Spotkań z Historią na, w zasadzie mogłabym powiedzieć, już kolejnej debacie poświęconej historii kobiet. Tutaj odbywa się to jakby dla nas wszystkich panelistek pod trochę prowokacyjnym tytułem: czy kobiety potrzebują historii? O tym, dlaczego dla nas to jest prowokacyjne pytanie, myślę, że za chwilę sobie odpowiemy. Państwo pozwolą, że przedstawię panelistki. Może od tamtej strony dr Agnieszka Janik-Jasińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Może ja tak krótko tylko powiem, że między innymi jest pani współautorką dwutomowego wydawnictwa Działaczki Społeczne Feministki Obywatelki. Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich od 1918 roku i po 1918 roku. Może na tyle skończę. Pani dr Dobrochna Kałuba, również historyczka, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, również autorka wielu książek dotyczących historii kobiet, autorka licznych artykułów poświęconych historii kobiet i historii gender. Pani Weronika Grzebalska, doktorantka w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk, związana z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i z Gender Studies przy Instytucie Badań Literackich PAN. Ostatnio najbardziej znana jako autorka książki Płeć Powstania Warszawskiego. Siostra Małgorzata Krupecka, związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, mogę tak powiedzieć, oraz przede wszystkim ze Zgromadzeniem Sióstr Uszulonych Serca Jezusa Konającego, która zajmuje się również publikacjami dotyczącymi historii kobiet, przede wszystkim świętej Urszuli Wyduchowskiej, założycielce Szarych Urszulanek. I mam tutaj też odnotowane, że jest pani współautorką cyklicznej audycji w Radiu Warszawa pod tytułem Boże Siłaczki o interesujących kobietach w historii polskiego kościoła. Ja się nazywam Anna Czerwińska, jestem działaczką organizacji kobiecych, w tej chwili Fundacji Równości i Emancypacji STER. I no, zakładałam kiedyś Wirtualne Muzeum Historii Kobiet. Pasjonuję się historią kobiet od dosyć dawna, między innymi czytając publikacje obecnych tu panelistek oraz wielu koleżanek, które siedzą wśród publiczności. Bardzo by miło mnie przywitać, między innymi Agnieszkę Weseli czy Annę Nowakowską Wierzchoś z Archiwum Antnowy oraz Feministycznego Salonu Historycznego. No więc zacznijmy od tego pytania, czy kobiety potrzebują historii? Ja miałabym ochotę to pytanie od razu odwrócić, to znaczy zadać je w taki sposób, czy to historia potrzebuje kobiet, ponieważ odpowiedź na to pytanie, czy kobiety potrzebują historii, no wydaje mi się oczywista. To, czy historia potrzebuje kobiet, jaka historia i jakich kobiet, nad tym możemy się chyba dłużej zastanowić, jak również nad tym, co to w ogóle mogłaby być historia kobiet, tak? O czym to by mogło być? I takim pytaniem otwierającym chciałabym rozpocząć, jeśli to możliwe. Nie wiem, czy ktoś z pani pierwsza. Dobrze, ja zacznę tak, to zażartowałam, słyszałam tylko panelistki, że zacznę, bo spieszy mi się dzisiaj mecz piłki nożnej. Tak. Dobrze, ale już poważnie rzecz biorąc, ja bardzo się cieszę, że prowadząca trochę od razu spróbowała przekierować naszą dyskusję na inne tory, niż sugeruje tytuł. Słusznie uważając, że to trochę dziwne pytanie, a ja muszę powiedzieć, tak bardzo niebezpiecznie, ja nikomu do głowy nie przychodziło tego typu pytań powtarzać, bo ono bardzo sugeruje łatwo, że my możemy wyodrębnić sobie taką grupę, taką
trochę niepełnosprawną jakąś kobiet i zastanowić się, czy historia jest im potrzebna i wrócić do tego, z czym tyle lat się zmagaliśmy, czyli zadekretować odrębne ścieżki, na przykład edukacyjne dla kobiet i mężczyzn. Prawda? I uznać z góry, że pewne role społeczne powodują kobiet, że taka historia niepotrzebna. I możemy wrócić do tego, co wydaje się już tylko przedmiotem naszych badań, że będziemy w związku z tym zajmować się tak zwanymi rzeczami potrzebnymi kobiecie. I znowu jakieś zewnętrzne ośrodki powiedzą nam, co kobiecie jest potrzebne, co nie. Więc cieszę się, że od początku nie brniemy w to pytanie, a ja przestrzegam wszystkich, którzy tak chcieliby formułować problem relacji historii jako nauki, historii też jako doświadczenia i płci. A czy kobiety są potrzebne historii i czy historia powinna, jak rozumiem, także obejmować kobiety, no muszą, znaczy na start tylko powiem, że wszyscy Państwo to czują. Najlepiej historia bez kobiet to historia bez cirka od połowy ludzkości. Najprostszy sposób, traktując płeć, mogłoby się bez kobiet wydarzyć. Tak, traktując płeć jako absolutnie czysto biologicznie, tak? Tylko w ten sposób, jako kryterium demograficzne. Historia bez kobiet to historia tylko połowy wspólnoty. No i z tego powodu to jest coś niepełnego, niekompletnego, historia nigdy nie jest kompletna, ale na starcie obarczonego wielkim błędem. Proszę, oczywiście, przypuszczam, że teraz będziemy brzmieć jednym głosem, tak, rzeczywiście historia potrzebuje kobiet. Ja sądzę zresztą, że to jest takie dość bardzo dwuznaczne, wieloznaczne pytanie. To jest pytanie, czy obraz przeszłości potrzebuje także informacji o tym, co się z kobietami działo i jak kobiety działały w przeszłości. Ale to jest też pytanie o obecność kobiet jako historyczek w cechu historyków, którzy uprawiają nauk historycznych. Znaczy w języku polskim historia znaczy i przeszłość, i badanie przeszłości. I bardzo często, jak słucham czy czytam, to nie do końca wiem, czy ten, kto mówi, wie, o czym mówi, tak na dobrą sprawę, bo myli owe porządki. Także w obu wypadkach oczywiście obecność kobiet jest zrozumiała i jest w ogóle faktem. No, siedzimy tutaj, a to jest tylko garstka osób, które zajmują się historią, w tym wypadku historią kobiet, bo też warto pamiętać, że historyczki to nie tylko badaczki dziejów kobiet, czy badaczki dziejów gender. W polskiej historiografii no przynajmniej od 100 lat mamy wielu badaczy, które kształtowały i wykuwały fundamenty porządnych, dobrych badań historycznych i mają do dzisiaj wpływ na rozwój nauk historycznych w Polsce. A co do przeszłości, Agnieszka wspominała o połowie ludzkości. Teraz wyobraźmy sobie, że w naszej obrazie przyszłości nie ma Elżbiety Tudor, nie ma Katarzyny Wielkiej. Tych kobiet nie ma, bo są kobiety, znaczy one też powinny zniknąć, prawda? Jednak są sprawcze. Druga rzecz to jest rozszerzenie obszaru badań historycznych, to już od dawna tam robimy, na historię społeczną, historię kulturową, życia codziennego, doświadczenia. Tam wszędzie są kobiety, a od przynajmniej w Polsce do 18 roku są także w obszarze historii politycznej obecnymi, aktywnymi działaczkami, kreatorkami faktów politycznych. Także dzisiaj się tego nie da robić. Oczywiście na poziomie języka to się zdarza. Sama czytałam pracę o robotnikach Gerardowa w fabrykach włókienniczych. To jakby na słów brzmi, na gramatycznie w Polsce oczywiście jest dopuszczalne, ale tymi robotnikami były przede wszystkim kobiety. Jeszcze tak może odnosząc się do tego, co przed chwilą powiedziała moja poprzedniczka. Ja ostatnio z okazji rocznicy powstania czytałam artykuł o dwóch warszawianistów, o powstańcach, którzy zdobyli Pastem. Więc właśnie, kiedy już dziś wiemy, zresztą pewnie wiemy od początku, że Pasta została tak naprawdę zdobyta dzięki kobietom, które podłożyły miny, ale w tym słowie powstańcy jakoś zginęły naszym warszawianistom Gazety Wyborczej. A wracając do pytania o to, czy historia potrzebuje kobiet i w jaki sposób, to ja bym może
od razu sprytnie zdefiniowała tą historię kobiet inaczej. Czyli mi się wydaje, że historia generalnie obserwując rozwój i profesjonalizację historii jako XIX wieku przez cały wiek XX, widzimy, że historia sobie świetnie radziła bez kobiet w jakimś stopniu. Historia, upraszczając oczywiście bardzo i pomijając całą historię społeczną i tego typu rozwiązania, ale przez długi czas ta profesjonalizacja za sobą pociągała i wykluczanie kobiet z cechu historyków, ale też to, że historia koncentrowała się na bardzo ograniczonej grupie ludzi i ich doświadczeń. Można powiedzieć już tak bardzo kontrowersyjnie i ostro na po prostu białych, heteroseksualnych mężczyznach z elit. To jest ta historia polityczna, którą my natychmiast mamy przed oczami, kiedy myślimy o takim narodowym kanonie tego, co mamy wiedzieć. Natomiast ja uważam, że historia kobiet zawsze powinna być trochę historią płci. W tym sensie, że to powinna być historia, która dokładnie tak jak powiedziała Agnieszka na samym początku, nie może nam jakby naturalizować tej kategorii kobiet, nie może budować takiej fałszywej stabilności, odwieczności tej kategorii kobiet, tylko musi zawsze pytać o to, jak ta kategoria tutaj działała, jak była konstruowana i znaczy musi po prostu być bardzo historyczna, tak? Musi historycyzować tę kategorię. No i myślę, że taka historia kobiet jest naszej historii, naszej w ogóle narodowemu kanonowi niezbędna, bo ona nas otwiera na zupełnie, przede wszystkim otwiera nas na to, że nie ma jednej prawdy, nie ma jednej historii, na to, że są różne historie i że taka wiara w to, że jesteśmy w stanie dojść do takiej jednej opowieści jest trochę skazana na niepowodzenie. I to właśnie ta historia kobiet nam pokazuje. Będziemy doprecyzowywać. Może jeszcze tylko dopowiem, żeby jednak tej historii nie zaczynać od XIX wieku, to przynajmniej tyle mogę dopowiedzieć, że jednak tutaj Kościół dużo zrobił, ocalając historię różnych pojedynczych kobiet, chociażby przez to, że do beatyfikacji czy do kanonizacji były spisywane ich życiorysy. W związku z tym mamy jednak pokaźny zasób bardzo interesujących historii. Czasem te wielkie kobiety trochę są przesłonięte zbyt może jakimś cukierkowym językiem, próbujemy to nowszym językiem powiedzieć, niczego jednak nie zmieniając z ich wielkości. A druga myśl, która mi się zrodziła, gdy słuchałam moich poprzedniczek, to kwestia tego języka, którego używamy. Bo jednak, chociaż sama moje pierwsze wykształcenie to jest wykształcenie polonistyczne, chociaż sama z wielkim uznaniem i szacunkiem zauważam, że język polski może jak żaden inny język w świecie przez całe stulecia bardzo pracowicie wytwarzał różne żeńskie formy obok męskich form, możemy się z tego cieszyć i ich używać, to jednak również w tym używaniu żeńskich form pewien rozsądek trzeba wykazać, bo i tutaj odniosę się bezpośrednio do pani Weroniki i jej książki. Co się bowiem okazało, pewnie pani, proszę. Chyba nie użyłam dzisiaj żadnej. Nie, tylko tak troszkę próbowałam śledzić dyskusję, która się toczyła po ukazaniu się pani książki, w której bardzo konsekwentnie starała się pani używać formy powstanka zamiast powstaniec i co się okazało, że same kobiety się oburzyły na to. No może jedna, ale znaczy jedna może publiczny manifest, że tak powiem, napisała, natomiast środowisko tych kobiet, które brały udział w powstaniu, ponieważ jestem związana między innymi z biuletynem informacyjnym Światowego Związku Żołnierzy AK, więc były generalnie rzecz biorąc dosyć zdegustowane tą formą. Ja nie chcę tutaj jakby w tym momencie wchodzić w wielkie polemiki, tylko jakby to jako pewnego takiego przykładu chciałam użyć, że również budowanie żeńskich form, że nie zawsze warto budować, że tak powiem, na siłę żeńskie formy i całą, że tak powiem, parę w tę walkę językową tutaj angażować, całą energię, że lepiej czasem się jakimiś ważniejszymi sprawami zająć. Tylko tak trochę na marginesie, nie w tym sensie, żeby tutaj jakoś tak bardzo polemizować. Nie, ja to odniosę, ale jeśli pani też ma ochotę, że tak? Bo ja bym nie chciała, żebyśmy teraz przekształciły tą dyskusję, dyskusję o żeńskich kościołach, bo ja myślę, że to jest bardzo burzliwe inne spotkanie. Ja chciałam tylko dwa słowa, bo jednak to był do mnie skierowany zarzut.
Tak, tylko jeśli już chcemy tak się trzymać faktów, to słowo powstanka nie jest żadnym nowym wymysłem, tylko było używane przez niektóre kobiety, które walczyły w powstaniu. I można to też znaleźć w XIX wieku częściej powstańczynie, ale też powstanki. I można to znaleźć w pamiętnikach, można to znaleźć w wywiadach Muzeum Powstania, Powstania Warszawskiego. Więc nie jest to nowe słowo. Kobiety, które walczyły w powstaniu, mówiły o sobie też akaczki, minerki, snajperki, używały pediaczki i te formy nie wydawały im się śmieszne. Więc ja nie uważam, żebym tutaj wkładała parę w to, żeby wymyślić nowe słowo i je na siłę jakoś forsować. Raczej chciałam wydobyć słowo, które gdzieś tam niknęło. I też, nie wytyszyzujmy tego sprzeciwu. Sprzeciw to była w zasadzie, to był jeden list Michała Ogórka i Krystyny Zachwatowicz, natomiast bardzo też ja rozmawiałam z wieloma moimi rozmówczyniami, w tym z moją ciotką i w zasadzie nie miały z tym problemu. Niektóre używają tego słowa, inne wolą mówić o sobie inaczej, ale to nie jest coś, co każda kobieta z powstania uważa za obraźliwe, więc też nie powinniśmy chyba wpadać w takie przetrzymanie. Ja chciałam powiedzieć, w ogóle wybrać się w tej dyskusji, ale ponieważ mogę zapomnieć, dlaczego? Już tak jak każdy na stacji nie i ma, więc koniecznie chcę powiedzieć, dlaczego te kobiety muszą być jeszcze w historii. Z takiego bardzo przyziemnego powodu, ponieważ i podręczniki do historii, szkolne, i akademickie, i monografie historyczne, czy te naukowe, czy popularno-naukowe, czytają i kobiety, i mężczyźni. Szczególnie mówię o tych młodych pokoleniach, które czytają podręcznik szkolny do historii czy podręcznik akademicki i nie są w stanie z nich dowiedzieć się nic albo niewiele dowiedzieć się o kobietach. Nie są w stanie znaleźć ani wzorców dla siebie, ani zapytać o to, co to znaczy być kobietą w danym momencie, w danym miejscu i czasie. Dowiedzą się, co to znaczy być chłopem, co to znaczy być arystokratą, co to znaczy być rzemieślnikiem. I będziemy mieli przez cały podręcznik, czy to szkoły podstawowej, średniej, czy akademickiej, gdzieś tam ten wątek pociągnięty. Jak zmienia się sytuacja rzemiosła od czasów najdawniejszych do dzisiejszych. Ale to, co chociażby wizualnie, tak, różnicuje nas, co nie zawsze oczywiście pokrywa się z innymi rzeczami, tego w podręcznikach jest bardzo mało, tego mało jest w książkach historycznych. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy dążyć, to jest może takie bardzo, bardzo utilitarne podejście, bardzo współczesne, jeżeli my naprawdę wszyscy chcemy dążyć do równości między płciami, do równego udziału w życiu publicznym kobiet i mężczyzn, to nie możemy utrzymywać pewnego obszaru wiedzy, pewnego obszaru dyskursu, w których tych kobiet z ciała, ale także i jako konstruktu nie ma, w którym nie ma refleksji o tym, prawda, co to znaczy kobieta, kobiecość w wieku XV, wieku XX, bo chyba słusznie się mówi, że historia jest nauczycielką życia. No to, to chyba nie jest najlepszą, jeżeli tego do tej pory nie robi albo robi ze słabo. Ale to jest w zasadzie tak, to pani udzieliła odpowiedzi na kolejne pytanie, które chciałam zadać, tak? Znaczy jak to jest właśnie, że znaczy, potraktujmy tą historię jako naukę, tak? Jako tą wiedzę o faktach, które się uczymy w szkole. I jak wiemy, kobiet w zasadzie w podręcznikach jest bardzo mało. Nie wiem, jak to wygląda w podręcznikach do teologii, to jeszcze tutaj dokładnie się dopytam, bo wydaje mi się, że całe wieki średnie to jest jednak bardzo dużo założycielek zgromadzeń zakonnych, samych zakonów, klasztorów, że w ogóle wykształcenie kobiety w średniowieczu zdobywały w zakonach, ale być może ja tutaj jestem niedouczona. No to dlaczego to jest tak ważne, tak? Dlatego, żeby kształtować jakby naszą wiedzę powszechną w tej chwili o kobietach i w ogóle mówić o miejscu kobiet. Ja myślę właśnie, żeby nie padały właśnie takie pytania, czy możemy używać żeńskich końcówek, tak? Znaczy ta wiedza nasza jest wciąż mała, a jednak te końcówki żeńskie były używane dosyć powszechnie w XIX wieku, tak mi się wydaje. No moim zdaniem wystarczy popatrzeć na stare nagrobki, na to jak tam kobiety na tych nagrobkach są podpisywane.
nikt tam nie, czy poczytać stare gazety i nikt tam nie ma żadnego problemu z używaniem żeńskich form, które w tej chwili wydają nam się dosyć dziwne, ekstrawaganckie, być może są jakimś dziwnym wymysłem, no otóż nie. Bym też powiedziała, że są powrotem do tradycji. Ale wciąż się o tym za mało mówi. No i ja bym też nie chciała słuchać takich pytań, których wciąż jest dużo. Znaczy w ogóle, co kobiety w tej historii robiły i niby jaką one odegrały rolę, skoro nie mamy kobiet naukowczyń, wynalazców, wojowników właśnie, bardzo mało kobiet władców i tak dalej. Znaczy, mam wrażenie, że cały czas mamy bardzo małe uzasadnienie dla tego, dla istnienia historii powszechnej. I czy to jest ta historia, której się powinniśmy uczyć, czy historia kobiet to właśnie powinna być ta historia tych kobiet wybitnych, tych, które coś osiągnęły, jak pani to sama definiuje? To chyba wszystko zależy od tego, co chcemy uznać. Jeżeli mamy taki, w ogóle taką potrzebę, co ma być determinujące w narracji historycznej, w naszej opowieści o przeszłości. Jeżeli w dalszym ciągu zakładamy, że budujemy wspólnotę narodową i będziemy opowiadać o sile narodu i walce narodu o przetrwanie, to od razu już ustawia nam, ogranicza jakość mówienia także o kobietach. Jeżeli chcemy mówić o historii, to wszystko zależy właśnie od tego, jakie będziemy mieli priorytety w opowieści o naszej przyszłości. Założenie, że ta nasza opowieść nie będzie podporządkowana żadnej grubszej, większej tezie, jest w ogóle zasady błędne. Zawsze wybierzemy jakąś główny wątek narracji, tak? Jeżeli będziemy mówić o narodzie, to wypadną nam chociażby mniejszości narodowe, prawda? Nie tylko, a kobiety, które i walce o prawa narodu, to wypadną nam te kobiety, które w sposób prosty zrozumiały pojęcie walki, nie uczestniczyły w walce. Jeżeli uznamy, że determinujące dla naszej opowieści o przeszłości są inne wartości, to natychmiast ta grupa nam się gdzieś zmieni, przesunie, tak? To wydaje mi się, jakby jest takie kluczowe dla zrozumienia na przykład, dlaczego jeżeli do tej pory ten główny nurt historii to była historia polityczna i historia walki o własne państwo, rozumiane jako państwo narodowe, to zrozumiemy, dlaczego w tej opowieści o historii były tylko te kobiety, które zaznaczyły się w tym obszarze, tak? Zdarza się, i to każdy z nas wie, że w podręcznikach akademickich, w tak zwanych wielkich historiach polskich, czy w historiach powszechnych, tam zdarza się zawsze taki rozdziałik kultura, tak? I w tym rozdzielniku będzie kilka kobiet, ale już wiemy, że wydawnictwo, jak będzie dzieło o objętość, to będzie kazało też wyrzucać nazwiska i będziemy ważyć. No tak, no to Mazurka Sienkiewicz, Żeromski, czy Orzeszkowa, czy, prawda? I tam gdzie są jeszcze, ale tu możemy liczyć, że właśnie trzeba powiedzieć tych najważniejszych dla kultury. I zaraz wyjdzie, że w historii, dla historii polskiej najważniejsi dla kultury to są ci. Jeżeli mamy narrację narodową, no to będzie, którzy, prawda, szczególnie o tym pisali. No i zawsze gdzieś to grono nam umknie, jeżeli zrezygnujemy trochę z dyskursu i z tego głównego nurtu opisywania historii narodowej, czyli w efekcie politycznej stricte, długo była to historia w ogóle taka dyplomatyczno-wojskowa, teraz już taka na pewno nie jest. No to obszar, w którym będziemy mogli pisać o kobietach też nam się bardzo powiększy. Bardzo to uprościłam i nawet nie wiedziałam wszystkiego i koleżanki natychmiast nie uzupełnią. Długo z okazji wystarczająco straszne. Myślę, że zaszczyt. Nie jestem pewna, czy nie straciłam trochę wątku, ponieważ było tutaj przez panią wiele kwestii poruszonych, bo jak rozumiem, pytanie jest takie, o czym właściwie chcąc pisać o historii kobiet, mówić o historii kobiet, o czym właściwie chcemy i powinnyśmy
mówić, tak to zrozumiałam, no więc wydaje mi się, że jeżeli chcemy rzetelnie jakoś uprawiać historię, to od każdej strony powinniśmy próbować pisać zarówno indywidualne losy, jak i jakoś je syntetyzować i w każdym nurcie próbować szukać. I generalnie myślę, że niezależnie od tego, jakiekolwiek byśmy tu opcje prezentowały, to wszystkie jesteśmy zgodne, przynajmniej w tym, że w podręcznikach do historii jest za mało kobiet. Ja w zasadzie nie wiem, co mogłabym dodać, bo mam poczucie, że to jest właśnie pytanie do historyczek bardziej. Więc może na razie przekażę. Ja myślę, że jedna rzecz, znaczy, chyba oczekiwałabyśmy tak, ja przynajmniej, żeby w każdym pytaniu badawczym mi się podawiała przed historykiem, historyczką, padała refleksja o kategorii płci. To znaczy, ja nie rozumiem, dlaczego ja czytam, powiem o rzeczach, które mnie dotyczą, czytam o, najbardziej się będę czepiać tych form kanonicznych, tak? Te, które kształtują powszechną wiedzę historyczną, jeżeli ja czytam w podręcznikach, szkolnych czy popularnych historiach, dajmy na to Polski, o 1905-1907 roku, to ja się tym interesuję bardzo. Ja słyszę o tym, że mam do czynienia z rewolucją społeczną, z powstaniem narodowym. Czytam, co każde stronnictwo polityczne miało do powiedzenia. Czytam, jak zareagowały różne grupy społeczne. No nikt nie wie, co z kobietami. Chcę zawsze zadać to pytanie. I to może być zawsze, kiedy czy badam obszar polityki, czy zajmuję się historią gospodarczą. Jeżeli pytam o to, co się stało, kiedy pojawiła się kolej, co zmieniła kolej w życiu ludzi, to ja chcę wiedzieć, co zmieniła kolej w życiu mężczyzn i kobiet. I uważam, że tak samo trzeba skorelować to z płcią, jak i z pochodzeniem społecznym, jak i ze źródłem utrzymania, jak i z miejscem zamieszkania, bo interesuje mnie, co kolej zmieniła na wsi, a co kolej zmieniła w mieście, co kolej zmieniła w życiu arystokraty, co kolej zmieniła w życiu robotnika fabrycznego, co kolej zmieniła w życiu kobiet. Prawda? Jak się tak nie spojrzy, to wielkie pytanie o to, co zmienia postęp technologiczny na przykład i techniczny w życiu ludzkości, będą niepełne. Bo są badania, my je wszyscy dobrze znamy, prawda, że to, co wydawało się z punktu widzenia bezpłciowej historii, tak zwanym postępem, pojawienie się maszyny do szycia chociażby, tak, z punktu widzenia kobiet, ich pozycji społecznej, ich mąż, okazywało się de facto okazywało się narzędziem nie do końca emancypacyjnym. Ich sytuacja w społeczeństwie się pogarszała w wyniku istnienia maszyny do szycia, a nie polepszała, gdzie wszystkim się wydaje, że łatwiej szyć. Owszem, łatwiej szyć. Proszę spróbować uszyć garnitur ręcznie i uszyć go na maszynie. To na pewno jest łatwiejsze. Ale z punktu widzenia kobiet to ułatwienie zmieniało na, moglibyśmy powiedzieć, utrudniało jeszcze bardziej funkcjonowanie kobiet, niż ułatwiało, kiedy pytamy o ich zarobkowanie, na przykład o możliwość samodzielnego utrzymania się. Ta, bo ta mechanizacja pracy powodowała, że one zarabiając mniej, zarabiały jeszcze mniej. I za każdym, zaś mówię, i dwa skrajne przykłady, prawda? Wydaje się, życie polityczne i historia gospodarcza. W każdym obszarze badań można zapytać o kobiety. Zarówno o reakcję kobiet, jak i wpływ wydarzeń na sytuację kobiet i na konstruowanie myślenia o kobietach i o mężczyznach. Jeszcze dodam, żeby to było jasne, może nie dla wszystkich jest. To nie chodzi o pytanie, znaczy o szukanie na siłę różnicy, prawda, że czy są kobiety, jakie są. A właściwie podstawowe pytanie brzmi, czy sytuacja kobiet i mężczyzn na aspekcie różniła się? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego? Bo może tak być, że w jakichś aspektach tej różnicy nie było. Trochę to jest, my o tym zapominamy może, my jako historyczki nie, ale bardzo często się zdarza taka opinia, że historycy i historyczki są od tego, żeby zrekonstruować faktografię historyczną i to jest naszym zadaniem odnajdywać nieznane fakty w przepastnych archiwach. A tak naprawdę, to jest w miarę prosta część pracy historycznej, a tak naprawdę tym, co robimy, jest wyjaśnianie przeszłości, szukanie odpowiedzi na te pytania. I Agnieszka dała taki właściwie klasyczny, kanoniczny przykład pytań, jakie zadaje historyk historii społecznej, głównie, a nie tylko. Że to się zawsze budowa
zadawane pytania o konsekwencje, o przyczyny, o kontekst i o parę innych rzeczy, które powodują, że udzielamy odpowiedzi często bardzo różnych, czasem całkiem sprzecznych. Moim zdaniem w dzisiejszych czasach, kiedy w dalszym ciągu dużo ludzi interesuje się historią, ale jest to bardzo często pytanie o rzeczy istotne dla nas samych. I ja mam wrażenie, że tutaj bardzo często widać, że historia abstrakcyjnego państwa, struktur politycznych jest tym, co raczej zniechęca do uczenia się historii niż zachęca. I mam wrażenie, że nic tak dobrze uczniów szkół gimnazjalnych, średnich nie zraża do historii, jak mówienie o państwach, klasach społecznych, frontach, znaczy takich abstrakcyjnych pojęciach, które nic nikomu nie mówią. Stąd bardzo często i dużą popularnością też cieszą się poza szkołą książki i muzea, które mówią o jednostkowym doświadczeniu. Jak ludzie żyli, znaczy jakby to konkretyzowanie przeszłości w postaci konkretnych osób, z którymi się można utożsamić, które można kochać, ale których też można nie lubić. To jest nowe podejście, taka prywatyzacja obrazu przeszłości. I trochę zapominamy też, że historia jako nauka powstała w czasie, kiedy wymagano od niej po prostu dostarczania ważnych informacji dla interesów państwa bądź narodu. Dzisiaj to jest jednak pojedyncza osoba, która też chce coś poznać, stąd między innymi ta codzienność, jednostkowe losy są rzeczą przyciągającą, atrakcyjną dla większości ludzi. Dla dziewcząt najczęściej to będą też inne kobiety. Jak bardzo bym chciała tak z Piłsudskim się nigdy nie utożsamię jako kobieta, jako polityk, czy polityk, nie wiem, działaczka, tak? To nawet by śmiesznie brzmiało, bo chciałam być Józef Piłsudski. To chodzi też o dostarczanie wzorców osobowych i tutaj jest kwestia tej wcześniejszej, przednaukowego pisarstwa historycznego, które przede wszystkim miało dostarczać wzorców do naśladowania i nic dziwnego, że w ramach katolickiej opowieści o przeszłości pojawiają się bardzo wyraźne wzorce, jak, bo to są zresztą święte, błogosławione osoby, by je naśladować, by dążyć ich śladem. W momencie, w którym historia przestała być traktowana jako worek z wzorcami naśladowania i zaczęła być bardziej abstrakcyjna, wtedy znikają kobiety, bo to państwo staje się podmiotem sprawczym, to abstrakcyjne państwo, albo też państwo uosabiane przez polityków, historyków, to jest też polityków mężczyzn, którzy się wszystkie funkcje mylą. Więc z tego też względu kobiety wypadły, ale z drugiej strony już w XIX wieku, jak tylko pojawiają się ruchy emancypacyjne, kobiety, które mają jakieś dążenia, czy to do pracy, czy to do edukacji, interesują się przeszłością i szukają opowieści, czy to tragicznej o tym, że zawsze było źle. I to jest bardzo silny, specyficzny nurt myślenia o przeszłości kobiet, ale też inne szukają opowieści, że były kobiety, które potrafiły wbrew otoczeniu, wbrew regułom, odnieść zwycięstwo, zdobyć wykształcenie, studiować jako żak przebrany na Uniwersytecie Akademii Krakowskiej, czy zdobyć Nobla, żeby użyć przykładu wszystkim znanej w końcu Marii Skłodowskiej-Curie. Także już w XIX wieku pojawiają się książki o kobietach, pisane głównie z myślą o wykształconych emancypantkach, czy kobiety po prostu chcą mieć informacje o własnej przeszłości dotyczącej kobiet. I jeszcze jest jeden nurt, bo to się pojawia w XX wieku na szerszą skalę w ramach historii społecznej. Takie zwalczanie przekonania, że bycie kobietą w każdej epoce to to samo, że tak samo się doświadczało różnych rzeczy, tym samym był poród, tym samym była ciąża, tym samym było małżeństwo. Dziś wiemy, że nie oczywiście w perspektywie jednostkowej, czy nawet w perspektywie trzech pokoleń, że myślimy o naszych babciach, dziadkach, to wydaje się, że to się nie zmienia, ale w dłuższym trwaniu wychodzą różnice. Ja już pomijam taką drobnostkę, jak rozwój ginekologii w XIX wieku, dzięki czemu poród przestał być rzeczą przerażającą w dużym stopniu, bo zawsze był rodzajem macierzyńskiej ruletki, przeżyje czy nie przeżyje okres porodu czy okres połogowy. O tym też nie pamiętam. To są jeszcze czasy, gdzie jeszcze wielokrotnie często nie pamiętano o ciąg przeciwporodu. Jest bardzo wiele rzeczy, które nie funkcjonowały inaczej. Oczywiście dzisiaj na tym etapie historii kobiet, które oprawiamy,
mamy świadomość, że coś takiego jak kobiety jako całość nie istnieje, podobnie jak nie istnieje ludzkość. I że to jest bardzo zróżnicowana wewnętrznie grupa, gdzie to nie zawsze kobieta jest niżej ustawiona w porządku władzy, no bo jednak jak weźmiemy pod uwagę szlachciankę i chłopaka mężczyźnianego, to ona go będzie biła, a nie on ją, zgodnie z porządkiem stanów. Nie wiem, czy Tomasz potwierdził. No może Pi, który tam siedzi i zna się na tym rzeczach. Znaczy na tym pada badanie przemocy. Na badaniu przemocy. Świadczyło, nie to by było tak mówić oczywiście. Jeszcze tylko w charakterze do powiedzenia, bo jeśli zostajemy na gruncie tej historii, to jest XIX-XX-wiecznej również. Czyli to jest dominacja tej badań, tak? Tak. A nie, ja też mówię tą bardziej współczesną się zajmuję, tylko chciałabym jeszcze tak dopowiedzieć, że byłoby dobrze, gdyby również badaczki historii kobiet, które badają z pozycji jakby nieco dalszych od Kościoła, również chciały zauważyć jednak też bardzo dużą rolę zakonnic, zwłaszcza w XIX wieku. XIX wiek to jest po prostu wysyp żeńskich wspólnot zakonnych, które już nie ma na stycznych, ale tych, które wchodziły w społeczeństwo, między innymi bezhabitowych, po upadku powstania styczniowego, tych, które weszły w środowisko robotnicze, tych, które zresztą zajęły się kształceniem również, co było pewną domeną i tak kobiet od zakonnic od starożytności, ale XIX wiek to jest po prostu eksplozja takich żeńskich wspólnot zakonnych i również międzywojenny, Polska międzywojenna. I zauważyć też zarówno całe te wspólnoty, jak i pewne wybitne jednostki. Ja tutaj się oczywiście zawsze pro domo sua upominam o świętą Urszulę Duchowską, która założyła pierwsze akademie dla studentek w Polsce, na ziemiach polskich powiedzmy, ponieważ to był rok 1906, wspierając w ten sposób kobiety walczące o wyższe wykształcenie. Była inicjatorką wolontariatu społecznego wśród dziewcząt i tak dalej. No i bardzo, moim zdaniem, duże zasługi położyła również w okresie I wojny światowej, gdy nie tylko Piłsudski, nie tylko Paderewski, nie tylko Sienkiewicz, ale sama objechała kraje skandynawskie, żeby w ramach współpracy z Głównym Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, tym założonym przez Sienkiewicza, żeby tam zakładać lokalne komitety, więc ja też się jakby dopominam o to, żeby gdy mowa o ojcach niepodległości, mówić też o matce niepodległości, którą była Urszula Rynkowska. To tylko takie dopowiedzenie, taka prośba, żeby tutaj, ale też bez przesady z matkami. Ja dorzucam do matki ojców niepodległości w ogóle, to żeby zauważyć, że te matki są. Doskonały przykład zobaczymy, ja nie wiem, czy będzie jakiś dodatek do polityki w tym roku w związku z niepodległością. Był jakiś specjalny numer, bo ja pamiętam rok, żeby nie skłamać, to musiał być 2008, no bo znowu rocznica, prawda, 18-8, Państwo sobie policzymy, to było lat i był wielki dodatek polityki, prawda, dotyczący odzyskania niepodległości w 18 roku. 120 stron. Na ani jednej stronie nie wspomniano, że niepodległa Polska dała równe prawa polityczne kobietom, że to był kraj w zamyśle równy pod względem płci, w zamyśle, tak? Myślę sobie, że w ogóle mówienie o tym, że ta niepodległa ma ojców i matki, z takim językiem, prawda, metaforycznym, no to ta teza nie jest już oczywista, a jeszcze jak wejdziemy dla wszystkich, wymienianie tych nazw, prawda, wyciąganie z różnych środowisk współautorów tego sukcesu, no to już jest takie zadanie, które wydaje się oczywiste, a bywa ciągle bardzo odległe, mało realizowane. Myślę, że wszyscy badacze tego okresu doceniają także rolę kobiet działających w ramach Kościoła katolickiego, także sióstr i sióstr bezhabitowych. My mamy niekiedy problem z dotarciem do źródeł, które siostra ma pod ręką. Mogę powiedzieć, że siostra może przeczytać wszystkie moje źródła. Ja mam problem z tym pytaniem źródeł siostry. Prawda? Ale to też się zmienia, ale to się szczęśliwie zmienia powoli, więc no myślę, że sam fakt, że w jednej publikacji jesteśmy w stanie się spotkać
strona w stronę, publikując swoje teksty. Przypomnę, że w działaczkach społecznych, feministkach i obywatelkach jest chociażby tekst siostry Fideli i Małgorzaty Janas o ruchu zakonnym. Taki bardzo, bardzo dobry, bardzo ważny tekst. Więc wydaje mi się, że to już jest bardzo dużo, prawda? To prowadzi do tego, żebyśmy wypełniali ten obraz jakoś i go równoważyli. Może, żeby nie przedłużać, ja tylko jakieś takie dwie, trzy refleksje, które mi przyszły do głowy po wysłuchaniu przedmówczeń. Ja myślę, że w kontekście tego pytania o to, jak wpisywać kobiety w historię, czy, bo to było pytanie Ani, czy tylko wybitne kobiety, czy tylko historia społeczna. Ale jakieś takie pytanie było o to, jak my to robimy może na dzień dzisiejszy. To mi się wydaje, że tak naprawdę to dotykamy tutaj o wiele szerszego problemu niż tylko historiografia, już na pewno niż polska historiografia, bo to jest w ogóle problem klęski pewnego projektu, można powiedzieć projektu gender mainstreamingu, nie tylko w nauce, ale też w polityce, w życiu publicznym, czyli jakby proces, w wyniku którego ten gender mainstreaming, mający być właśnie wprowadzaniem kobiety na równych prawach w życie społeczno-polityczne, został troszkę wykoślawiony i sprowadził się do jakby liczenia kobiet. Ile mamy kobiet w podręcznikach, ile mamy kobiet w Radzie Nadzorczej. A tak dokładnie, tak jak mówiła Agnieszka na początku, ten gender mainstreaming powinien, to włączanie kobiety w historię, właśnie mainstreamowanie, mówiąc tą brzydką nowomową europejską, powinno polegać na stosowaniu pewnej właśnie takiej wrażliwości na płeć, czyli właśnie pytając o różne, zadając źródłom różne pytania, zadajemy też pytanie o to, jak może płeć wpływa na to, jak my pojmujemy ten dane wydarzenie, czy na to, jak na różnych poziomach, tak? Więc to o tym właśnie myślę. Ja zresztą jestem tym bardzo zatrwożona. Właśnie wróciłam z takiego zjazdu think tanku europejskiego, gdzie właśnie ludzie z całej Europy dobierali się w grupy i opracowywali ważne kwestie dla nowej Europy. No i oczywiście, jak to wyglądało? Była grupa o pracy, grupa o polityce europejskiej, grupa o polityce monetarnej oraz grupa o płci. W domyśle o kobietach. I zamiast jakby właśnie włączać tą perspektywę do wszystkich grup, zastanawiać się na przykład nad tym w grupie o rynku pracy, jak kobiety i mężczyźni inaczej doświadczają kryzysu, jak to rozmontowywanie welfare state'ów wpływa na kobiety w gorszy sposób niż na mężczyzn, to po prostu kobiety getoizuje się w tej odrębnej grupie. I myślę, że to jest znów nic nowego, ale że takie zadanie, które przed nami stoi, to przekonanie innych, żeby też tę perspektywę stosowali, i to jest ważne. A też sobie myślę w kontekście tego, to jest tylko taka moja hipoteza, ja w zasadzie nie wiem, czy tak na pewno jest, ale obserwując bardziej historię publiczną niż profesjonalną, mam wrażenie, że bardzo często kobiety wprowadza się z powrotem do historii przez właśnie historię prywatności, historię codzienności. Ja to ostatnio obserwuję, czytając wszystkie książki o II wojnie światowej, o powstaniu, i bardzo dużo ich powstało przy okazji 70. rocznicy powstania. I widzę, że większość tych książek mówi, no do tej pory mieliśmy historię polityczną, historię mężczyzn, teraz chcemy się dowiedzieć o tym, kto się w kim kochał, co kto jadł i jakie były przesądy. I oczywiście lecimy z tymi pytaniami do kobiet. Przez to, co jakby super, mamy kobiety. Mamy książki o kobietach, ale to trochę może być tak rozumiane, że oto mamy historię polityczną i równoległą historię kobiet, historię prywatności. I jakby trochę ten postulat, że prywatne jest polityczne, nie zostaje wzięty pod uwagę. Czyli że te kobiety też były aktorkami wydarzeń, też uczestniczyły w tych wydarzeniach, ich praca, ich udział też przełożył się na chociażby sukces różnych kampanii wojennych i tak dalej. Tylko tak trochę sobie je, ale to jest bardziej właśnie mówię zarzut do historii publicznej, ja tego nie widzę w pracach historyków, historyczek, ale myślę, że warto o tym myśleć, jako że w tej chwili historia publiczna chyba bardziej rządzi naszą wyobraźnią historyczną niż profesorowie. Właśnie. Tak, ja tutaj może w tym poprzednim pytaniu trochę zabrnęłam, tak, ale jakby cały czas też nawiązując do tego jakby takiego tematu spotkania, który jest jednak jakoś tam otwierający. I być może jednak coś w tym jest, tak? To znaczy, że cały czas wracamy do pytania, że cały czas gdzieś
jest takie powszechne przekonanie, tak, znaczy są takie powszechne przekonania dotyczące historii kobiet, tak, że była ta królowa Bona, że była tam może królowa Jadwiga, potem nagle już mamy tą Marię Skłodowską Curie, a potem w zasadzie już bardzo szybko jesteśmy przy Hannie Suchockiej. I jakby nie ma niczego pomiędzy. Mało tego, jest takie przekonanie, że na przykład kobiety nie pracowały. Po prostu one w ogóle nie pracowały wcześniej. Kobiety nigdy nie pracowały. Tak, bo przecież cały czas się pojawiają głosy, że dopiero w momencie, kiedy pojawiły się ruchy emancypacyjne, dopiero jak się pojawiły feministki, tak, czy to jest jakieś 100 lat temu, upraszczając bardzo sprawę, zmusiły kobiety do pracy, tak? Jakby stąd być może takie cały czas, znaczy w ogóle jaki może być na to sposób, żeby te kobiety, żeby o tej historii kobiet mówić bardziej powszechnie i właśnie, żeby jakby nie zamykać się tylko do tych narracji biograficznych, tak? Bo tak jak tutaj Pani zauważyły, bardzo popularnością ogromną cieszą się przede wszystkim w tej chwili biografie. Zarówno te życia niejednego, jak one się pojawiły całkiem niedawno, ponieważ wcześniej to są głównie biografie jednak postaci wybitnych. Jeśli chodzi o kobiety, bardzo często są to po prostu postaci żon wybitnych postaci. Nie ma tam kobiet jakby potraktowanych indywidualnie, tak, albo no nie wiem, jakie tutaj możemy widzieć na to lekarstwo, a potem chciałabym jeszcze powiedzieć o kobietach na wojnie. Ja nie deprecjonowałabym jednak tej historii widzianej poprzez pryzmat indywidualnej biografii, dlatego że robimy co się da, ponieważ i w tym są luki, i w innych dziedzinach są luki, więc jeżeli akurat mamy materiał, żeby mówić o indywidualnych biografiach, to robimy to, a gdy no, mamy możliwość, to potem to jakoś syntetyzujemy, jeszcze dobudowujemy. Czasem się wydaje, że to jest jedyna możliwość, żeby opowiadać o kobietach w historii i o tym, jaką odegrały rolę. Ale być może się tutaj nie. Skoro stwierdziła Pani, że w powszechnej świadomości może być tak, że między królową Jadwigą a Marią Skłodowską Curie nie ma nikogo, to wobec tego tę lukę próbujemy wypełnić, dopowiadając biografię różnych innych znanych nam osób, znanych nam kobiet, wybitnych w taki czy inny sposób. Zapraszam do słuchania naszej audycji. Tutaj jest współautorka, dziennikarka z Radia Warszawy, Urszula Kacprzak, z którą robimy te audycje i próbujemy wyszukiwać jakieś interesujące postaci z różnych epok. Między innymi mówiłyśmy o Katarzynie Mortenskiej, która była autorką pierwszej polskiej autobiografii. Przygotujemy w najbliższym czasie audycję o Ewie Felińskiej, która była nie tylko pisarką, ale pierwszą kobietą zesłaną na Sybię, przy tym matką i żoną, więc próbujemy wynajdywać takie ciekawe osoby i po prostu no, tak jakoś tę historię tworzyć z tego, co mamy. A potem i póki nam sił i energii wystarczy, będziemy to dalej robiły i zrobimy, co się da, może następne pokolenie na bazie tego, co nam się uda zrobić coś więcej jeszcze po prostu. Jedynym problemem z historiografią biograficzną jest to, że są to biografie wybitnych kobiet. Czyli już z jakichś względów niezwykłych w swojej epoce, dodatkowo jeszcze należących do uprzywilejowanej klasy. Z tego względu między innymi wziął się mit, że kobiety nie pracowały. No bo rzeczywiście klasa średnia w XIX wieku staje się grupą, w której niepracująca żona potwierdza sukces rodziny i wiarygodność finansową swojego męża. No ale ta niepracująca pani domu miała pod sobą jeszcze parę służących i to były kobiety. Już pomijam oczywiście to, że z tego oglądu wypada najliczniejsza przez wieki grupa kobiet pracujących na wsi. Cała ta grupa społeczna jest nieobecna i o niej wiemy bardzo niewiele, bo ona nie mówi własnym głosem w źródłach. Także możemy rzeczywiście, tak jak to było przez tej naiwnej historiografii, koncentrować się na wybitnych jednostkach, ale też warto dopominać się o te osoby, które są nieobecne
w głównym nurcie myślenia o przeszłości. Siostra przed chwilą dopominała się, żeby pamiętać o zakonnicach. My historycznie dopominamy się pamiętać o kobietach i tak w zasadzie widać trochę, że tych grup wykluczonych jest całkiem sporo. Także rzeczywiście ten obraz przeszłości jest bardziej skomplikowany. Wszystko zależy od tego, w jakim nurcie będziemy te badania prowadzić. Czy biografistyczne, czy historii społecznej, która zajmuje się jednak pewnymi grupami całościowymi, prawda? Czy badania kulturowe, które skupiają się raczej na analizie, co to znaczy kobiecość i męskość. Pamiętajmy, historia gender dotyczy także mężczyzn i to też się obecnie robi, patrząc jak zmienia się koncepcja męskości, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną w poszczególnych epokach i terenach kulturowych. To jest także pytanie, i o tym zapominamy, a to już jest kanonem w ramach historiografii światowej, że pytanie o gender jest w zasadzie pytaniem o władzę. I że to jest pytanie o to, jakie są relacje między ludźmi i w jaki sposób naturalna niższość kobiet, wyższość mężczyzn, bo tą metaforę spotkamy w bardzo różnych dyskursach, jest wykorzystywana do tłumaczenia pewnych ról społecznych, jak to się stało, że macierzyństwo w XIX wieku staje się ważną funkcją polityczną, jeżeli popatrzymy na historię Polski. Kobieta, która jest matką, jest odpowiedzialna za przetrwanie substancji narodowej, także kulturowo, bo to ona uczy i ona jest odpowiedzialna za to, by dzieci miały poczucie bycia Polakami, miały tożsamość polską. Czy coś, co w ogóle jest ciekawym fenomenem XIX-wiecznym, to wybicie macierzyństwa jako bardzo ważnej roli społecznej. To jest w różny sposób, łącznie z historią Kościoła, rolą Matki Boskiej, która w tym czasie uzyskuje specyficzny status. Oczywiście tak przekłada się na aktywność i rozwój ruchów religijnych kobiecych, bo też rzeczywiście to kobiety mają być odpowiedzialne za duchowy rozwój, także w tym wymiarze religijnym. Czyli jest bardzo wiele ciekawych zjawisk, które się nakładają, które się rozwijają, a które no, z różnych względów są rzucone do takiego wielkiego kotła pod nazwą historia kobiet. Ja sądzę, że zmierzamy w tym kierunku, żeby płeć stawała się kategorią uwzględnianą przez bardzo różnych badaczy, także przez badaczy historii politycznej, historii wojskowości, aczkolwiek też mam wrażenie, że zadaniem historyczek kobiet, historyczek gender, historyków kulturowych, zajmujących się bardzo różnymi aspektami, to jest jednak kwestionowanie dominującej roli historii państwa, partii, polityków, że także inne aspekty są ważne. Tego przykładem jest chociażby trochę dogorywająca obecnie, ale bardzo ważna w rozwoju historiografii historia, demografia historyczna, która polegała na rekonstruowaniu modelów rodzin w różnych epokach. To są bardzo żmudne, nudne badania, które polegają na odtwarzaniu na podstawie księg metrykalnych, jak wyglądała struktura rodziny, nie wiem, w XVII-wiecznej parafii gdzieś tam na Mazowszu. Proszę Państwa, są badacze, którymi się chce siedzieć i konstruować na podstawie informacji o chrztach i pogrzebach, i ślubach, jakiż to był skład rodziny. Bardzo często zresztą we wsiach, gdzie to wszyscy mają prawie same nazwiska. Ale dzięki temu wiemy, jak te rodziny wyglądały i jakie były wzajemne relacje między gospodarzem i jego żoną, ile mieli dzieci, to wcale też nie jest takie wcale oczywiste. To ma nic wspólnego z historią polityczną, trochę ma wspólnego z kobietami, bo jak jest rodzina, jest płodność, no to naturalnie są też kobiety, ale ten nurt jest jakby czymś zupełnie innym. Jeszcze jednym do tego koszyczka niepolitycznej, poważnej historii, która poszerza nasze oglądanie, pogłębia naszą wiedzę o przeszłości. To nie jest wiedzą tylko i wyłącznie o pojedynczych osobach. Mogę pociągnąć ten wątek, bo właśnie wydaje mi się, że to, co dobrze powiedziano, przysłowia bardzo dobrze, a na końcu pan najbardziej. Otóż historia rodziny, którą Dobrowna zaproponowała, aby spojrzeć na nią od strony demograficznej, i to muszą zrobić specjaliści, ale to, co jest obecnie modne i wydaje się, co można by było wzmóc,
to historia rodziny, którą się odgrzebuje samemu, tak? Takie podtrzymywanie, to nie tylko w młodszym pokoleniu, bo chyba pojawia się teraz w różnych grupach społecznych, w różnych środowiskach zainteresowanie, to jaka jest historia mojej rodziny, tak? Takie cofanie się i próba zapisywania, odgrzebywania z pamięci dziadków, babci, wujków, cioć, przywracanie pamięci małych historii, małych pamięci, małych historii, historii rodzin. Ja myślę, że od tej biografistyki my naprawdę jesteśmy bardzo blisko do tego, żeby na rynku coraz więcej pojawiało się książek, one się już pojawiają, które opisują historię wielopokoleniową życia jakiejś rodziny, tak? Przez którą, jak przez takie małe, moją dziurkę do odklucza, możemy zobaczyć różne ważne, wielkie zjawiska społeczne, tak? Różne procesy, które nazwane naukowo są mało atrakcyjne dla przeciętnego czytelnika, ale kiedy są omówione na przykładzie, to stają się atrakcyjniejsze. I przy ogrzebaniu, opisywaniu tej historii rodzin, nie stricte genealogii, tak, ale próba ustalenia dnia codziennego mojej rodziny, każdego członka w poprzednich pokoleniach, no będziemy się o rzeczy przywoływać do pamięci i utrwalać w pamięci także te kobiety. Druga rzecz. I mężczyzn. Oczywiście ich mężczyzn już stali w wypadku, tylko jak ja patrzę na swoją rodzinę, to moi dziadkowie mają szansę znaleźć się w jakiejś wielkiej opowieści. Tak, jeden bokowiec, drugi tam coś. Jak jakiś historyk dobrze kiedyś pokrzebił, gdzieś akurat tym zajmował, tego mojego dziadka kowca wyciągnął, będę go miała w jakiejś mądrej książce. Żadnej mojej babci nie wciągnął. Jedna była po prostu żoną górnika. Bóg mi świadkuje, to miała ciężkie życie. Ile ja wiem, jak doświadczyła przeprowadzki z Francji po wojnie do Polski i zajęciu mieszkania po Niemcach. I co to oznaczało dla niej, jak organizowała życie rodziny. Ale to wiem tylko ja, bo opowiadała mi o tym moja mama, tak? Bo miałyśmy ten przekaz ustny i raczej, jeżeli się jakiś antropolog tym nie zajmie, to nie ma szansy moja babcia wpaść żadną wielką narrację, bo moja babcia nie walczyła z bronią w ręku. W związku z czym, jakby walczyła z bronią w ręku, to może Weronika by o niej napisała, ale nie. Więc jest mało szans, ale kiedy ja będę zbierać, jeżeli my wszyscy trochę przynajmniej będziemy zbierać te historie rodzinne, one siłą rzeczy w tej pamięci, w tej historii rozumianej przez wspólną pamięć, tak? Czy naszą indywidualną pamięć o przeszłości, one będą tkwić. Druga rzecz, no myślę, że bardzo ważne są takie świadomie realizowane projekty archiwalne, odgrzebywania jednak dokumentów pozostawionych po kobietach, szczególnie dokumentów osobistych, które wcześniej wydawały się po prostu nikomu nieważne, bo były to intymne dzienniczki kobiet, w których zapisywały swoje różne refleksje. One dotyczyły ich dnia codziennego, ale dotyczyły też wielkiej polityki, dotyczyły i małej polityki, polityki dworu, relacji sąsiedzkich, prawda, i tak dalej, które dla historyków, którzy się zajmowali trochę czymś innym, jak to nieważne. Ważne to, żeby wydać dzienniki Ignacego Daszyńskiego, ale jakiejś tam Iksińskiej, która ma takie sobie różne myśli o swoich sąsiadach, prawda, to nie jest ważne. Ja to ważne używam w cudzysłowie oczywiście. Taki projekt obecnie jest realizowany m.in. w Instytucie Badań Literackich, kiedy jest projekt archiwa kobiet piszących, który polega na tym, że naprawdę sztab badaczek idzie do archiwów i szuka dokumentów osobistego kobiet po to, by stworzyć bazę udostępniającą wiedzę o istnieniu takich archiwaliów. Jeżeli to zrobimy, to nasi koledzy i nasze koleżanki jak na talerzu będą miały źródła, z których będą mogły opisywać w inny sposób, w nowy sposób także historię kobiet. Będzie to po prostu dużo prostsze, tak? Wreszcie trzecia rzecz wydaje mi się bardzo ważna, no chyba jednak spoczywa na nas taka odpowiedzialność, żeby wyraźnie wskazywać silne więzi przeszłości ze współczesnością. Innymi słowy, takie udowadnianie, że dyskusje, które toczymy dzisiaj o różnych sprawach, są po pierwsze historyczne, były już kiedyś toczone, były odpowiedzi, były różne w tych dyskusjach wątki. I kiedy ja słyszę kolejny raz debatę o tym, jak zrobić, by kobiety radziły sobie, godziły pracę z obowiązkami macierzyńskimi. I kolejny raz słyszę, że to jest szalenie odkrywcze pytanie, tak? Nowe czasy, globalizacja przyniosła potrzebę, tak? Zagospodarowanie
mamy niż demograficzny, zagrożenie kataklizmem demograficznym i jednocześnie pracują się z tego naprawdę. Tylko, czy tylko ja jako historyk i moi koledzy i koleżanki wiedzą, że naprawdę ten dyskurs prowadzimy dokładnie tak sformułowany, nie od jednej dekady, tak? Z drugiej strony przypominać, no ja osobiście mogę wielu posłankom przypominać, które mi tutaj grzmią z mediów, jak będą dyscyplinować mnie jako kobietę, że one tam są od niedawna, tak? Że historia obecności kobiet w polityce, w tym głównym nurcie, to jest bardzo świeża sprawa. Jeżeli one nie rozumieją swojego swojej szczególnej roli w tej sprawie, w tym zrównaniu szans kobiet i mężczyzn w różnych obszarach, no to może się, może nas tam w ogóle nie być za chwilę. Że tu nic nie jest na 100% jeszcze przesądzone, prawda? I że to też jest historyczne, że jeżeli mamy, teraz będziemy mieli wybory samorządowe, zobaczymy, jak bardzo będą interpretowane wyniki tych wyborów. Jeżeli się nagle okaże, że reprezentacja kobiet w samorządzie jest dużo większa niż reprezentacja kobiet w Sejmie, to czy ktoś zapyta, dlaczego tak jest? Prawda? I czy, dlaczego tak jest i czy poszuka tych korzeni historycznych? Trochę jest odpowiedzialność środowiska historyków i historyczek, by pokazywać, że współczesność, nie tylko w kwestiach płci, ma swoje korzenie historyczne. I wtedy łatwiej nam będzie, bo łatwiej nam będzie nawiązywać tej historii, przejść, wyjść od tej współczesności, a skończyć na mówieniu, jak było kiedyś. I wtedy przywracać do dyskursu, przywracać do pamięci i poszczególne postaci, ale i też pewne zjawiska, no jakby pokazywać właśnie, chociażby pani powiedziała o kwestii pracy, tą pamięć, że no naprawdę praca kobiet nie jest niczym nowym. Praca kobiet w pewnych środowiskach jest niczym nowym. Tak, jest jakąś nowością od 100 lat. Ale generalnie nie, prawda? No wiele rzeczy bym jeszcze mogła mówić, ale Weronika miała pomysł, to niech mówi dalej, a my się znowu włączy. Króciutki, tak sobie po prostu pomyślałam, słuchając ciebie, że tak naprawdę nie jest wcale tak, że żona akowca, tak, czy jakaś tam towarzyszka, czy matka, nie wiem, demonstranta, że nie ma sposobu na włączenie jej w historię poza jakimś takim pisaniem historii rodzin, bo mi się wydaje, że właśnie, znaczy to jest moje stanowisko, oczywiście one, można się z nim spierać naturalnie, bardzo chętnie zresztą, mi się wydaje, że my tak naprawdę nie powinniśmy włączać kobiet w historię na gruncie jakichś takich przesłanek etycznych, że oto to połowa ludzkości, należy jej się, chcemy dążyć do demokracji, to nie wystarczy. Nie powinniśmy też włączać wyłącznie tych wybitnych, to już o tym sobie mówiłyśmy, ale znaczy powód jest, według mnie, żeby włączyć kobiety, jest bardzo prosty. Po prostu nie jesteśmy, są to względy czysto poznawcze, bo my tak naprawdę myśląc o tym, że są, myśląc, że może powiem tak od tej strony, co zrobiła taka moja osobiście ulubiona badaczka amerykańska Cynthia Enno, profesor stosunków międzynarodowych z Berkeley. Ona właśnie przez wiele lat badała procesy, różne projekty narodowe, procesy militaryzacji, wojny w różnych kontekstach kulturowych i historycznych. Jako politolożka może sobie pozwolić na, taką, na taki rozrzut i taką odwagę może teoretyzowania daleko od konkretnych źródeł. Natomiast właśnie to, co ona powiedziała, to to, że te trzeba wziąć na poważnie ten postulat, że właśnie prywatne jest polityczne, że ta cała niewidzialna sfera pracy kobiet, o którą upomniały się chociażby feministki socjalistyczne w latach 70., mówiąc, że no tak, jest sfera produkcji, ale jest też sfera reprodukcji i ona też powinna być uwzględniona w jakichś modelach ekonomicznych, bo gdyby ktoś nie rodził tych dzieci, nie gotował, nie reprodukował siły roboczej w gospodarstwie domowym, no to nasza ekonomia by się po prostu zawaliła. I to samo właśnie mówiła Cynthia Enno, patrząc na różne procesy wojen, militaryzacji, że jest cała, my myślimy, że wojna to są dowódcy, ruchy oddziałów, jakaś tam produkcja broni i pomysły strategów, ale to jest też ta cała niewidoczna sfera matek, które wychowują swoje dzieci w odpowiedni sposób, tak żeby poszły na wojnę. To są żony, które mówią tak, idź, bo ja będę dumną żoną żołnierza. To dzisiaj w Stanach Zjednoczonych widać bardzo silnie, że te żony żołnierzy noszą koszulki przez cały czas, kiedy oni są wysłani na misję. Teraz jest chyba taki slogan Army Strong, wcześniej było jakieś tam Proud Mother czy coś. I mi się wydaje, że właśnie my powinnyśmy tak to trochę
jakby reklamować to zajmowanie się kobietami, że to nam odkrywa pewną sferę, która podtrzymuje życie społeczne, a była niewidzialna. I to jest w zasadzie to, bo nie chcę przynudzać. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć coś takiego, bo my tutaj widzę i się strasznie cieszę, wszystkie się zgadzamy w takim podejściu, że no żeby właśnie też zawsze myśleć o płci, zadawać pytanie o to, jak płeć jest skonstruowana, jak relacje kobiet i mężczyzn w danym momencie wyglądały, w jaki sposób właśnie męskość i kobiecość oznaczały relacje władzy. I to jest super, natomiast ja sobie myślę, że obok nas jest taki cały bardzo silny drugi nurt historii kobiet, może właśnie takiej bardziej popularnej, popularyzatorskiej, ale też historii feministycznej, która jest zupełnie inaczej budowana. Jest budowana nie na świadomości jakby zróżnicowania, na świadomości zmienności kobiecości i męskości, tylko jest budowana na takiej fantazji stałości, stabilności kategorii kobiet. To jest zresztą teza z nowej książki Jean Scott, właśnie Fantazja o historii kobiecej, w której ona pisze, że cały ruch feministyczny oparł się jakby siłą taką mobilizującą tego ruchu jest taka fantazja o tym, że my tu mamy ten stały, trwały podmiot kobiecy, to jest nasza historia. I my sobie piszemy tą naszą historię po to, żeby jakoś legitymizować i wspierać nasze dzisiejsze zmagania, tak? Bo właśnie mówimy, że no już posłanki w dwudziestoleciu się z tym zmagały i my teraz znowu z tego ciągniemy jakąś wiedzę. Natomiast właśnie problem jest taki, że no że ja nie wiem, co z tym zrobić, tak? Jak połączyć te dwie odnogi. Z jednej strony funkcjonalność takiej historii kobiet, jako takiego projektu tożsamościowego, takiej stabilnej, takiego zakorzenienia w świecie pewnej tożsamości, a z drugiej strony jako jednak tak, to, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli świadomość tej zmienności, płynności i tak dalej. Niniejszym, ja muszę zakończyć to spotkanie, bo już dosyć długo tutaj siedzimy. Mam nadzieję, że to jest początek i będziemy się spotykać. Jak Państwo widzą, zaledwie poruszyłyśmy tylko niektóre wątki, a jest tutaj dużo do przedyskutowania i dużo tych tematów może być. Ja nie przeczytałam nawet połowy pytań z kartki. Na pewno Państwo także mają swoje. Bardzo dziękuję panelistkom. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że się wkrótce na kolejnym spotkaniu spotkamy.